czyli co się dzieje na naszych oczach. Na tereny Polski przede wszystkim i na Ukrainę. 20 milionów Ukraińców już, można powiedzieć, wysiedlili z tych terenów. Tak. Na tym polegała prowokacja od Majdanu począwszy. Ale Majdan to nie był 2014, ale zaczęło się już w 2003-2004 roku. Tutaj macie napisane, jak Juszczenkę wylansowali, Dziobatego. Że 20 lat temu już zaplanowali sobie Ukropolin, że tam będzie ta niebiańska Jerozolima, ziemia obiecana. No gdzie im będzie lepiej? Słuchajcie, tak pięknych, żyznych terenów bogatych nie ma. No 60% zasobów czarnoziemu świata. Czarnoziemy. Cała tablica Mendelejewa w Polsce, w tej ziemi. A nas zmusić do emigracji, do pracy w Londynie na zmywaku, proszę bardzo, do Niemiec, do Rajchu. A po co Polacy mają przeszkadzać, zwłaszcza inteligentni Polacy, wykształceni? Oni hołotę sobie ściągnęli tutaj, choćby z Ukrainy, a oni będą ich obsługiwać. I tak to wygląda. Panowie, proszę bardzo, bibuła świeża, śmiało, bibujcie się na temat, co nas czeka. Pod ambasadą amerykańską stoimy cały czas. Witaj, witaj. Do 25 listopada. Witam, po raz drugi, może będziemy za rok. Nie, po raz trzeci. Głogu jeszcze, głogu. Pamiętajcie, przepraszam, umawiamy się z Rosjanami, umawiamy się z Białorusinami, Słowianami. My broni do ręki nie bierzemy przeciwko drugiemu Słowianinowi. Podnosimy AK-47, czy co tam będziemy mieli w ręku. I trzeba to powtarzać. I powtarzam. Słuchajcie, podnosimy broń do ręki nie przeciwko naszym braciom. I jedno hasło podajemy wcześniej. Halo, żebyście słyszeli. Jedno hasło przez radio, radiotelefon, co tam mamy. Dajemy sygnał do naszych braci, jak nas będą szczuć przeciwko sobie. Wołga, Wołga 200. Zapamiętajcie. Wołga, Wołga 200. To jest hasło, wywoławcze hasło, że my nie będziemy z wami walczyć. Sławek, chodźcie, bo redaktor białoruski chce stowarzyszenie.